Komu w drogę, temu jeżymy w dupę. Ale da się przejść, nie wpadając do wody. Tu już jest spoko. Chyba i o tu. Tu jest najgorszy odcinek. No, teraz przeszliśmy najgorszy odcinek, bo tu już jest ładnie. Grzyby, strumyczek. No nie wiem. Skąd wiedzieć, gdzie szukać złota? Na takich wysepkach. Przy krzokach tam, popatrz. Zresztą ogarniemy to. Na tej wysepce, tu przy korzeniu, na tym zakręcie. Co ty powiesz? Nie wiem. W takich małych strumyczkach. Tam przy korzeniu. Tam przy zakręcie też może. No, a co? Jak tu idzie powódź, a po co te zbiorniki retencyjne są? No może się tu niesie towar. A kto wie? Czarne jakieś takie kamyczki tu są. Ale krzemienia nie widać. Jak to nie widać? Widzę. Na tym zakręciku. No, tu bym też wybierał. Krzemie nie widać, no przecież to co to jest. O, czy to śmietki? To jest krzem. Krzem, no. No to jak jest krzem, no to jest dobrze. To można próbować, i tak nie mamy o tym zielonego pojęcia. No co? Mamy. Tyle, co żeśmy się naoglądali youtuberów, którzy to robią. I więcej nic. Zero pojęcia. Tu jeszcze jakaś druga odnoga i kolejny zbiornik retencyjny. No ale jak jest krzem, to już powinno nam to dużo dać. A nie, tu woda nie leci. Nie. Ja bym tu nawet poszukał i dla naszej ciekawości. No bo tam już w tamtą stronę ten lasek zarasta. No, sprawdźmy tylko ten zakręcik. No i jak tam? Mamy złoto? Nie chcę iść! No, buki to! Daj, ja to zrobię, ja nie mam. A ty polewaj. Ja mam tyle siły. No to odsuń się. Taka nerwowa. A jak mam ci polewać? No tu ze stań, polewaj. Po twoich plecach. Coś to błota nabrała. To będzie złoto. Dawaj, woda, 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 woda. Dobrze te korzenie wypłukaj. Bo w tych korzeniach się zawsze odsadza. A skąd ty to wiesz? Po chwilę żeśmy korzenie brali. Dobra, to już wystarczy. Co tu mamy? Krzemu pełno. Popiłam.
bo to nie są. O, to nie bibielutki. Ten? To bo to jest ząb rekina. Weź sobie. A tamten, ten? Ten? O, ten co to? Krzemień, tylko jakiś zajdziony taki. Będzie musimy jeszcze długo nauczyć. Z pewnością. Ale widzę przed nami. To mnie interesowało, co ma. A rękę jaką ma grubo. A bluza jaka będzie grubo. Wszystko. Dobrze pukaj, nie? Nie wiem, czy to robię dobrze. Ale wiesz, żebyś mi nie wypukał tego złota, co ci tam sypał. Jest szkoda, że było. Pewnie. Pod korzeniami? Korzeniami? Jak tu pod tym korzeniem nie będzie, to znaczy się, że tutaj złota nie ma. I poklepać ściankę. Nie wiem po co, ale to się tak robi. Aha, żeby to spadło drobinki na dół tutaj. Tyle pracy. Nie jest łatwe. Bez płótni. Bez płótni to jest taka syzypowa robota. Tak mi się wydaje. Przecież my to robimy raptem drugi raz w życiu, więc... Ale musimy mieć płótnię. No, przydałaby się. Niestety nie udało się nam nic znaleźć. Może na jakiejś innej rzeczce. Będziemy tu jeszcze cały tydzień, więc z pewnością coś będziemy kombinować w tym kierunku. A ja tymczasem się z wami żegnam i dziękuję wam za oglądanie.